Kurwy, ale ty masz chujowego neta. No nic. Jakżeś przyjął wyzwanie, to żeś przyjął wyzwanie. Dobrze, jesteś mężczyzną, to mi się podoba. 77% wygranych walk na lagach, ale będzie przejebana walka! Hej, no cóż, bardzo cię w kolejnym odcinku serii Nerdy Budę. Na tym będzie sezon 4 walki online, sezon 4 odcinek. Mówię, który. Tak czy siak, dzisiaj walczymy z randomem na rankę, gdzie jest dużo ilości wygranych walk. I z chujowym internetem. Zapowiada się ciekawa i przyjemna walka. Dlatego dzisiaj wybiorę sobie postać, która będzie idealna do zniszczenia takiego oto oponenta. Ale jestem kuźwa zły. Czy ja wybrałem znowu tych dwóch jeopów na supportów, tą powolną kurwę i tego zregowaciałego Menela? Ech, czasem tak bywa. Już miałem korzystać z rudego mnicha. O, on ma rudego mnicha na supporcie. No dobrze, nie wziąłem rudego mnicha, no bo bym się stiltował. Wziął czerwonowłosego mnicha, rudego mnicha i ma jeszcze Leszka na supporcie. Kurde, ten Leszek jest kurwiający, a jak się na niego zmieni, to ten ultimate ma ciężki. No dobra, ja sobie dam radę, jest Leszkiem. Okej, okay, wow, kurwa, ale overload laksy. Ja pierdzielę, trzeba przejść na przyszłość, dobra. Okej, okay, katry przejdę na przyszłość, aktywowany. Ja tak potem po raz pierwszy. Dobrze, to atak podjął niespodzianka. Szedł, jest dobry początek walki, dobry początek walki. Jeszcze raz wystarczy, tylko będę skakał przez następne 180 sekund i wygraną mam w kieszeni. Okej, okay, stoimy sobie w tym miejscu. Fajnie jest, fajnie postała żółwia. Atak patelnią! Atak patelnią! Nie weszło! Lee! Też nie weszło! Co się dzieje? Co się dzieje? Ale laki! Dawaj nadziei, dawaj nadziei, dawaj nadziei! O, dobrze, powolna kurwo! Widzę, że dwa dni w rezerwie ci dobrze zrobiły! Gdzie jest moje drewno, się pytam! Coś mi mówiło, żeby nie grać tej walki, to będzie totalnie idiotyczny pomysł! Takim jełobem, czemu podbiłaś?! Czemu to rodowłosa będę nic nie robić, żeby przedtem zmienię tą postaci! Nie wolno zmieniać tych postaci, to jest niesportowe zachowanie i nie po amerykańsku! Kiedy byłem na wojnie, nie zmieniali postaci, a tak patelnią z przyczajki! Lili, dobrze! O kurwa, Leszek! A Leszek mi z drewna pierdolnął. Dobra, szybko, mogę się odpalić od pokoju. Jeden, jest! Atak podjął raz dwa. Straciłem tylko cały pasek życia i nie mam nic drewna. On też nie ma nic drewna, jest w gorszej sytuacji, bo on jest psychicznie słaby dla mnie. On nie wie, co się dzieje w tej walce. Patrzcie, już tutaj go łamiemy. O, proszę próbować zmienić postać, tutaj jeszcze go teraz patelnią pierdolniemy. Teraz użyję drewna, przewidziałem przyszłość. Na przewidywanie przyszłości ze mną Menel nie wygra, jest pełne kombo! Czy użyłem Lika niepotrzebnie? Użyłem Lika niepotrzebnie, dobra, whatever. Zmarnował supporta, atak patelnią, nie wszedł kontro... Atak nadchodzi. Atak gdzieś nadchodzi. Jebnij kulkę. Gdzie jest drewno? I to jest granie z takim zregowanym durniem. Normalnie gostka to ja bym rozwalił z włączonym monitorem, z odłączonym padem i bym go siłą woli sterował postacią, tak bym go zniszczył. A z takiej sytuacji to nie da radę, bo to trzeba być naprawdę kurwa wróżką zębuszką z TPN-u. Ja pierdolę, ja po tych odcinkach walkonej grałem z tymi zlagowanymi durniami, to spokojnie znajdę sobie pracę w TVN jako wróżka. Będzie dzwonił do mnie, halo, panie Psiemku, czy ja sobie wreszcie kurwa znajdę dziewczynę? Ty kurwa, zmień ten pedalski awatar za anime, to wtedy dopiero pomyślimy o takie rzeczy, a na razie to w ogóle weź mnie tu i dupę, ja mam klientów tutaj do obsłużenia, ty kurwo. Ja bym wtedy ludziom pomagał, ludziom wskazywał drogę życia, a tak, tak patrzymy od przyczajki, tylko załatwi, nie, tylko nie załatwi, tylko jeszcze nie załatwi, ale jest blisko zwycięstwa, dobra. Rzucę tutaj jednego shurikena, drugiego shurikena, patrz jak się pan za drzewem schował. Ty, shurikeny blokuje drzewo, co to za drzewo? Ej, od kiedy są drzewa, które blokują shurikeny? Ostatnio każdy drzewo blokuje shurikeny, ale kurwa, tu jakiegoś drwala trzeba, drwal chaosu, gdzie ty jesteś? Ja muszę z nim sobie uciąć pogawędkę po tym, w ogóle to jest arena międzynarodowych walk, kurwa, walk geninów na, w całej, kurwa, menelskiej konosce, a oni tutaj drzew nie chcieli. Ja nie wiem, jakbym wszedł na stadion narodowy na mundial w 2018 roku i miałbym drzewa na boisko, to troszkę bym się, kurwa, wkurwił. A tutaj to sobie nic nie robią w tej konosce. Ja nie wiem, kto tam był prezydentem w tej konosce, ale powinien Nevi być prezydentem konopy. Tak, tak. Nevi powinien być prezydentem konopy. W ogóle całego kraju tych spierdolów. Ja bym tych ninjów zrobił. Przestaliby biegać jak jeopy z rękami wygiętymi do tyłu. Ja to wiedział, żeby biegać z rękami wygiętymi do tyłu. Przecież jak się biegnie, to się rusza ręcoma, żeby właśnie ręce nadają pęd ciał, żeby biegać. A te jeopy biegają kurwa z rękami do tyłu. No oni się nie męczą, tym Naruto. A potem jest koniec walki i Naruto. No jak ty się kurwa zmęczyłeś, jeopie? Przecież miałeś ręce do tyłu, to się nie powinieneś męczyć. Kurwa, to anime. Dobra, Neji, brawo Neji, nic nie zrobiłeś. Atak patelnią, brawo kuszenie, co zrobiłaś. Lee, brawo Lee, o Lee, jak ty mi teraz zaimponowałeś. Dobra, odpaliliśmy, to był chyba najbardziej idiotyczny pomysł w tym momencie. Nie mam nic drewna, dawaj, jakiś ultra instynkt, cokolwiek. Dobra, see ya, frajerze.
Okidoki, do widzenia, pakuję walizy, spierdalam na Malediwy nagrywać Fortnite'a. Lepiej płacam, łatwiej się wybić, w ogóle wszystko jest spoko. Okej, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, moi kochani widzowie. Jeżeli ktoś obejrzał do tego momentu, niech napisze Rudy Mnich w komentarzu, dostanie oczywiście serduszka. Jeżeli napiszesz coś innego niż Rudy Mnich, to oczywiście będzie zajebiście doceniony, że jesteś kreatywnym skurwysynem i tak dalej. No i tam łapki i tak chuja dają, więc zostaw jaką chcesz. Cześć!